zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobra. Witamy w latach 90. Fiat 125P, chociaż prawdopodobnie FSO, zaraz zobaczymy. Oczywiście i obok niebieski, którego już kiedyś nagrywałem. Czyli jednak ma właściciela, oba na czarnych. Może właściciel obejrzy mój film, to fajnie by było spotkać się, być może udałoby nam się coś tutaj razem sfilmować o tych Fiatach. Może nawet przyjechać. Może nawet dałby się przyjechać, tak. O, jaka fajna tablica. Kiedyś taka była moda, zobacz, zobacz. Chyba pastą do zębów wymalowana. No tak, no, tak się kiedyś robiło, tablice rejestracyjne. BKX, a tutaj BKP. I tu jeszcze obok stoi jeszcze jeden Fiacior. Zaraz go postaram się pokazać. Także ten niebieski jest jeżdżony, jak widać. Chociaż dłuższy czas tam stał w innym miejscu. Ale zobacz, co się stało. Ktoś mu tłumik odpierdzielić chciał. Czy on tak jest nisko zawieszony? Albo urwał. Urwał albo jest tak nisko zawieszony. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, ty? On jest urwany. On jest urwany. Ktoś może chciał ukraść go. Bo myślał, że tam jakieś nie wiadomo co w nim jest. 1.5, a tam 1.5 chyba. 1.5. To samo. C, tak, takie same wersje obie. No tak, troszkę. Troszkę tutaj ktoś jeszcze kiedyś uderzył. Niebieski malowany był. Szary na pewno nie. I ma, szary ma trochę zrdzewiały chrom na zderzaku. No bo chyba niebieski. Albo jakaś zaprawka jest. Ciemniejszy. No, ma zrdzewiały zderzak, ten nie ma. I ten, którego niedawno nagrywałem, ten Fiat 125 Panka, też miał tak samo zrdzewiały zderzak. No dobra, to co, podjedziemy do tego brązowego? Pokaż mi, gdzie on stoi. Już obok. To podjedziemy czy podejdziemy? Jedziemy, tak? No dobra, to nawet nie będę wyłączał nagrywania, niech będzie, że jedziemy. Być może właścicielem wszystkich tych trzech jest ta sama osoba, fajnie by było poznać się. Tego brązowego też już kiedyś pokazywałem, ale tego szarego nie było. Po prostu. No, jednokierunkowa. Ale no. Nikt nie będzie patrzył. Wszyscy będą patrzeć właśnie na filmie. Ora tam. Raz na rok można. Tu jeszcze kiedyś Trabant stał, kiedyś go też pokazywałem. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś będzie tutaj, zaraz zobaczymy. To będzie chyba tam z lewej strony. Jakoś. Z tego co pamiętam. O, i jest. O, jest dziadek. O, ale to nie ten dziadek chyba. Nie wiem, ale jest Lanus. Zapytamy. Jego, no. Dobry. To pana Fiat? Proszę? Pana Fiat? A można z panem pogadać trochę? Ja mam też stare... Kochaniutki, ja nie mam czasu. A na czym polega rzecz? No. Bo to nie jest, że to jest Fiat. FSO. Kiedyś jak na Fiata, no chciałbyś mieć to chęć. No, po prostu nie korzystać po siebie. To tam do sklepu, bo to nie do salonu poszłeś po siebie, zużyłeś prośbę. Na listę cię zapisali, 15 lat czekałeś. Chyba, że załatwiałeś to może 10 i dalej. Paniutki, to jest polski 1300 Fiat. Kiedyś robiono, jak dziś, to mogę się robić w tej samej wersji. Droższe i tańsze. To jest mogę pana sfilmować? Proszę? Mogę pana sfilmować, bo my takie filmy nagrywamy o starych samochodach. No. No pan ma, a tamte co stoją dwa Fiaty też pana? Nie, nie, nie. To nie pana.
pamiętaj jedną rzecz, bo to tylko i wyłącznie z racji tej, że 1300 i w pół wieku wchodzi. No. To jest taki samochód, że kiedyś, ten czas temu, no to nie był nikt w stanie kupić taki samochód u ciebie. Bo ja mówię, te 1500 światy ludzie, bo to nie w salonach gdzieś się kupują samochody, tylko sprzedają, żeby sprzedać. No. Żeby one były rozmierz, to czekało się tam ich, no, 10-15 lat w kolejce. Zawisiało się. A pan go od nowości ma? Proszę? Od nowości pan go ma? Koniutki. Pierwszy właściciel raz do kościoła pojechał. No. Pojechał i musiał sprzedać ten samochód. Zniszczył się dom. Poza zniszczył wszystko. I raz w kościele byłem i muszę go sprzedać. Nieszczęście. A ja z racji tej, że miałem dwie przedłości, urodziłem się na zachodniej, ale miałem drugi na pochodnej. No. Dom. Ten dom, bo tam tu siedzimy na Jurewskiej w Pokresie, bo tam wyjeżdżałem, ludzie kradli, sprzedałem i właśnie poszli mi tato, żona, Halinka i jeszcze go im przyjechali. I pan go, widzę, malował, chyba wałkiem, co? Bo takie... Ale koniuki, ja zamówiłem, dla mnie zrobili L57, farbę mam, bo to dzisiaj brąciwie trzeba, są miejsca. Gdzieś czas coś odstaje, skrobnąć podłoże, przecież pachlowanie, zamarowanie, żeby nie było dziur w metalu. A zgodzi się pan go pokazać w środku? Bo my nagrywamy filmy, ja mam dwa polonezy. Już zaraz, zaczekaj, ja panie tylko zamknę. Dobra, to spokojnie, powoli. Tu pan, widzę, malował sobie ramki, no, bo normalnie były tutaj czarne. Rabiałem, to no. Wszystko malowane, robione. Coś pan dzisiaj wymienia, patrzę. Coś pan dzisiaj naprawia, wymienia, bo postawione. Nie. Ja w tej chwili, koniutki, no. Na czym polega rzecz? Od układu rozrządu. No. Bo tam trzeba parę zapanowić, czy inne sprawy, ile... No, tylko te sprawy. Rozumiesz? Bo to, że u mnie widzisz, ci pokażę. Ten element stoi, karnistra zrobiona, rozumiesz, do wyższej niski olejowej, żeby się coś nie dało. Musiałem odmontować wszystko, proszę siebie, i był przecież koleju. W tej chwili również uciągniony jest tak dokładnie, bo podkładkę pod miską kolejową. Jest wszystko tak zrobione. Kiedyś był wyciek i trzeba było w zakładzie zmieniać. Podkładka wisi pod miską kolejową w warsztacie, piwnicy, proszę ciebie. Robiłem tak, uściągniłem je idealnie. Jej dzisiaj po ciebie olej nie ma się, po prostu pozbycia się tego miejsca, co jest najważniejsze. Szybciej miski kolejowej. A tak, rozumiesz, to podwozie. Coś tu koniutki, pamiętaj, zobacz jedną rzecz. Ja rozumiesz, pro ciebie. Podłoże. Cała, rozumiesz, od góry, dół, szuby. Wszystko jest mocowane tak, pro ciebie, rozumiesz, podłoże. No, jak nowy samochód, pro ciebie, myślisz, tym bardziej zabezpieczony. Układy podstawowe, pro ciebie, nie chorujemy. Progi, szmogi, zabezpieczone jest wszystko tak, bo chcieli, że przez 40 lat trzymając się, on funkcjonuje. Widzisz, to coś robiła moja ręka. Kradli samochody z bagażnika. No i pan sobie zrobił? A no właśnie. A jak pan tą kłódkę? Proszę? Jak pan to otwiera, jak to kłódka jest? Kłódkę bierze się, no. To przeciąga się, to zapina się. O, tak. A, czyli pan trochę tak otwiera na tym zwykłym zamku i nie, potem kłódką. A, nie, a oczywiście. Szparkę założę, no, no, no. Wsadzę, rękę tworzę. A dalej, jeśli koło kradli, no to tak. Pamiątkę. Zatem, gdyby było złodziejstwo... To nie ma pan zapasówki. No, to się nie mam, bo musi być. No tak, tak. No. A kiedyś zabrali. No, kochaniutki, ci pokażę jedną rzecz. Jeśli ktoś kiedyś po siebie, rozumiesz, no przychodzili, ten samochód, który szkafotki, przychodzili. Ja mówię... Przychodzili oglądać, bo chcieli kupić, tak? Kupić, ale to przychodzili prosić, żebym go sprzedał. Ja mówię, słuchaj, to jest też, jak to sobie robiło. No, lanosy, no. Lanosa. Jak chcę, sprzedaję go. Kupię sobie najwyżej inny, bo to jest synek tatusia. Ale ten będzie stał. On mi nie proponuje, chcę ten kupić. Dla mnie to, co dawali, pieniądze. No, ja mówię, bo powtarzam setny raz, kochani. Jechali z... Policja jechała, zatrzymamy się na mówili. 100 000 euro.
Bo to nie to, że prosi dzisiaj Fiata kupić, bądź się biorąc za to, to tamto. Ja mówię, dom i drugą działkę. Ten Fiat stoi polski, 1300. Kup tu w całą masę, tu z dziadek przed facet mówi w tej chwili. Mam w kieszeni 10 tysięcy płacy. Ja więc nie mam o czym mówić. Ten, co przychodził człowiek kupić, powtarzam setny raz. No prosił. Ja mówię, nie, proszę pana, absolutnie. Wiesz pan na nos, jak pan chce sprzedam, bo tam i tak dalej, nie inne sprawy, to nie tam absolutnie nie, będzie sam. Przenosi się będzie od drugi, może od Polski domów czy innych tego, ale tego absolutnie nie. I potem, no, na tym polega rzecz, że czy ta chęć, czy tych kupców, czy tej zasady, proszę ciebie, to było coś, co mieli tą chęć, że coś, jak to mówi się, bo ten, co powiedział wyraźnie, że nie ma znaczenia cena, tylko żeby po prostu... A jak pan w ogóle ma na imię, bo... Ja? No będą ludzie pewnie chcieli zobaczyć ten film. Jak pan ma w ogóle ma na imię? Romuald. Ile pan ma lat? Proszę? Ile pan ma lat już? No 76 lat. Chodzę, wróciłem na 80 idę. Ile czasu być może przeskoczę, ale wiesz, z racji tej... No z racji też jestem w stanie kogoś z tego czasu, z tych rąk, z tych nóg, z tego chodzenia, z pracowania, robienia. Pracuję będąc, zawsze jeden czas korzystam, żeby nie lekceważyć czegoś, prośby, bo to jest prośba samochodu. A pan mechanikiem może był z zawodu? Kochaniutki, tak. Pamiętaj jedną rzecz. Ostatnio, wiesz, to co jeździłem, bo kiedyś budowy, co w jeździłem, rozumiesz, Jurowiecka, pierwszy oddział po KS-em ludzi woziłem. Rozmyślasz, to tyle lat się przyjeździło. 10 lat przyjeździłem, poszłem do transbudu. Polskę też, Polskę budowałem. Jeździłem i cementowozem, cement woziłem, przepraszam, bo gaz odchodzi koło. Nic. No. Tego. Po całej Polsce to się była gościem w domu. Jedziesz PKS-em 3 dni, tam jak to mówi się, po Polsce jedziesz, wszystkie te trasy i tak dalej, przyjeżdżasz, nocujesz pod miejski i tak dalej i to się ciągnęło. Zawsze w delegacji za frajera, jak to się będąc, jeździłem, przyjeździłem i z czasu. Bo 64 rok za frajera wsiadłem, no to jednak się mówi coś. No, a mam pierwsze... Jeśli autobusem ludzi woziłem, to musiałem, jak to mówi się, być fachowcem, żeby tę funkcję wykonać. I tak jest sprawa ze względu na życie. Pokaże pan nam w środku go może? Fiata? No. Kochani, to w tej chwili majsterkuje, dekoruje. No to wszystko z lat 80-tych, 90-tych, pan tutaj tak, różne dekoracje. Tak, i to zawsze robiło się coś, co było podstawą. I to w tej chwili, jeśli coś dokładam do tego, że był jeszcze więcej, no co kolega rzecz. O, kochani, no. To córeczka moja dała... No ten czerwony samochodzik, nie. To. O to, co ty piszesz? Tato, jesteś super. No, i to musiałam zawiesić. I wszystko, co jest z pamiątki, wjeżdża się w formie dekoracji tą półkę. Tam księga żywota, nowy testament leży, żeby nie trwać z tej półki życia. No. Wszystko jak robione dekoracyjnie, proszę, a trzymane tym bardziej, że ja mówię, kochani, od podwozia, rama nośna, wszystko po cieknówka jest. Dlatego jak badają ludzi, co robili, faceci, no mówi, ty masz tyle czasu, że się nie myjemy, no, zawsze. A mnie prośba nie odmówię, no tym bardziej, że teraz mocny czas. Czyli normalnie badanie przechodzi. Oczywiście, no oczywiście. Ale na czym polega rzecz? Tu widzisz, coś odstało, szpachlowanie, podłużenie podkładu, zamalowanie i takie sprawy, że to trzeba pilnować. To blacha jest, czy pan cynął tutaj łatą? Ale zobacz, jaka ta blacha jest, jaki w kolorze jest kolor? No, nie jest zardzewiała. No. A no właśnie, gdybym ja tych rzeczy się nie trzymał, blacha, no. To by dziury szły, rozumiesz, wewnątrz i przez cały zamok niszczył wszystko. Drzwi się rozbierały na części, no. Od środka, a zobacz jedną rzecz. Komuś wytłumaczyć, co to proszę ciebie jest. No próg cały jest. No próg, te otwory czarne, ten koreczek. Olej był. No zakonserwowany. Tak, żeby po prostu nie wiedział wegetacji, mikrozji nie zniszczyła. A to wszystkie bagaże i dekoracje polskie i tak dalej, ponoć ręką wszystko zrobione. No tutaj fajnie wszystko faktycznie pan porobił, no. Tysiąc... Jest, 1300 faktycznie napisałem. 1300, 3 razy 3976 rok produktu. Tam gotówka jest, 3 litery. 76, tak? 76 rok. Bo 1300 polski, tak. 3 razy 3 to jest 9, 1976, data urodzenia. No jego, no. Ale z przodu pan ma... Proszę? Z przodu pan ma znaczek, ten nowszy już.
widzisz, to co było... Bo to było polski Fiat powinno być. Tak, 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 polski Fiat. Ale rozumiesz, powiem siebie... Ukradli? Kiedyś? Zobacz, jak to jest. To, co rozumiesz, było robione nawet według zasady, to... A, i tu pan ma też, no. A właśnie, FSA. FSA. Także to jest co znakiem kogoś, czegoś i zasady. To jest tak samo tamten. Tatuś musi mieć troszkę gorszy jak synek, bo ty jest mycie troszkę dłużej. Najdalej. A tu który rok, ten dla nas? To ten już jeden z ostatnich, 2000... Tak. Pamięta pan który? W 2002 roku. Drugi. A przyjechanych ma 30... A, to tu pan też zmienił pewnie, no. Proszę? Tu pan też zmienił znaczek, no. Nie, no zmieniłem, założyłem. Zmienił pan, no bo pan, to pan kocha... Wiesz, to co z góry jest, to z góry jest no, oryginał. To pan kocha FSO. FSO, no podstawa, temu tatuś, tatuś stał i to synek. To FSO, polski frank. Na tym koniu polega jest najważniejsze. I temu to tak się wiąże, widzisz, w tej chwili, rozumiesz, go czyszczę. Tą śrubkę odkręcam, tam jeszcze go rozdział czy coś, musi być umyty, oczyszczony, broń siebie, a z racji tej, że w tej chwili, bo te dwie żarówki w kabinie się zapala, na przykład coś w trakcie wieczorem trzeba tak dalej, to takie drówki są w końcu, światełko zapalić, czy inne rzeczy, broń siebie, to jest podstawa, no czyszczę porządek, robię w kabinie, pod maską przednią, w silniku, przy silniku i się na silniku, porządek i tak dalej. No, jak to się mówi, że... A pokazałby pan nam pod maską jeszcze tego Fiata? Chyba nawet otwarta, tak, widzę. Już ja panu nie chcę zabierać więcej czasu, już... Tak w ogóle myśmy nawet nie wiedzieli, że pan tu będzie dzisiaj. Otwarta chyba jest, tak mi się wydaje. Nie, jednak nie. Bo jednak odstaje, ale nie otwarta. Nie. Podniesiemy to. Jak to się mówi, dziewko? Może ja pomogę, co? Nie. O, jest, dobra, dobra. Jak, podoba się? To jest wszystko koniutki. Układ, paliwko, dwa filtry, oczyszczenie, żeby tam, co do gaźnika idzie, było, jak ktoś mówi zawsze, tam jest do czyszczenia coś. No. A to musi być zrobione tak, żeby dochodząc miało to, co wchodzi, czy coś z tego w to miejsce najważniejsze. To, że ukradli, zabezpieczenie wróci do akumulatora. Na kłódkę innych, też pan ma. No właśnie, cała instalacja. Ja jak w Polsce, tak na kłódkę, ja jak w Polsce kiedyś jeździłem, bo kiedyś były konwencje, zebrania, w tej chwili nie ma tego. Podłączało się tą ogólną instalację, tam jest inna instalacja, w domach, w mieszkaniu. I światło, i wszystko jest, kochani. Tam także, no można mieszkać, legalnie można, i mieszkałem. Bo jedzie się na 2 tygodnie, to jest dom. Do spania, rozkłada, siedzenia, wszystko tak dalej, jest elegancko, w porządku i się... No co bawa. To co, zamykamy i nie będziemy panu dzisiaj więcej czasu? Nie, ja sam, bo to wie. A, no tak, bo tu jest... To, o, zabezpieczenie, ono samo gdzieś, jak to się mówi. No. A. No dobra, to dziękuję panu za poświęcony czas. No, na pewno ludzie będą chcieli pana... Może jeszcze się kiedyś spotkamy. Może coś pan jeszcze nam by opowiadał. Po prostu ja widzisz z racji też, że... To coś to wyszło z was, kochani, że... To zainteresowanie, to inne rzeczy, prawda? No, bo ja nie mam czasu, kochani, koniec dyskusji. Jasne. No, ale to... Te podstawą to jest... Po coś ktoś przyjeżdża. Wspaniałego dnia, kochani. No, dziękujemy, kłaniamy się. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. I do zobaczenia. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobra.